Kreatywność w przedmiotach ścisłych. Kiedy do ciebie dotarło, że lubisz algebrę? Pewnego dnia moja rodzina stawiała ogrodzenie wokół wybiegu dla kur. Były problemy z szopami praczami. Chcieliśmy, żeby ogrodzenie miało długość dwa razy większą niż szerokość. Pomyślałam, jest zupełnie jak na lekcji algebry i robię coś użytecznego. Zrozumiałam, że algebra jest nie tylko na papierze, że chroni moje kury. W tamtym momencie poczułam, że matematyka się przydaje. Pomaga rozwiązywać prawdziwe problemy i ma wielką moc. Uświadomiłam sobie, że lubię algebrę i matematykę w ogóle na pierwszym roku studiów. Późno pojęłam, że jest ważna. Na psychologii miałam zajęcia ze statystyki. Wtedy sobie uprzytomniłam, że pojęcia, których się uczymy, pomogą mi zrozumieć świat. Poznawać go konkretniej, pełniej, w całym bogactwie aspektów. Dostrzegłam, że to, czego się uczę na zajęciach, mogę odnieść do rzeczywistego świata i zrozumieć różne zjawiska oraz rozwój i funkcjonowanie naszej kultury. Bardzo mi to pomogło. Poczułam, że lepiej rozumiem, jak ważna jest matematyka, zwłaszcza algebra. Od tamtej pory kocham matematykę.